Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcineczku z oceniania i grania w gierki widzów na Robloxie. Jeśli ta seria wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę. Komentarzem poczekajcie do momentu obczajania gierki. W komentarzu ocenicie gierkę od 1 do 10, bo dzięki temu każda gierka zdobywa punkty do rankingu. Coraz bliżej końca drugiego sezonu, więc za niedługo przekonam się, która gierka dzięki waszym ocenom wygra drugi sezon. Oczywiście na koniec odcinka macie informację, jak podesłać do mnie giereczkę, aby pojawiła się w trzecim sezonie oceniania gierek. A teraz przechodzimy zobaczyć, co będziemy dzisiaj grać. No i dobra widzowie, dzisiaj sobie zagramy w grę od widza Barteko. Gra nazywa się Block Legends i ma update Desert. Opis mamy króciutki, ale dobrze wszystko jest napisane. Witamy w Block Legends, zbieraj bloki i sprzedawaj je. Haczuj nowe bety, polepszy mnożnik. Wspinaj się na topkę rankingu, odblokowuj nowe światy i baw się dobrze. Mamy dwa badge: Welcome you play, thanks. Ładnie wygląda ten badge. I seriously? Jakiś troll face, czyli może jakiś joke tam będzie. Co mamy w sklepie? Mamy VIPa, plus 50 pet storage i plus 2 pet equip. Ładnie wyglądają, tylko taka dziwna obramówka tu jest. Nie wiem, czy to na stronie Robloxa, patrzcie na to. Ja wam to przybliżę. Tu jest taki dziwny paseczek. Nie wiem, czy to Roblox tak coś zbugował, strona w sensie, czy tak uciekło intro kolorku, ale ładnie wyglądają. Chyba, że to jest taki specjalny efekt takiej poświaty. No i prywatne serwery mamy darmowe. Ja oczywiście zostawiam wam faworytkę i lecimy zobaczyć giereczkę. No i dobra widzowie, jesteśmy w grze, tylko nie wiem czemu ja mam skina nuba, czy tak jest specjalnie. Tu fontanna fajnymi końsami pryska, tu jest topka, tu są pety, topka jest pusta, nie wiadomo dlaczego. Mamy tak, total money, level, blocks i coins. O, coś mi się załadowało, teraz coś się ładuje. O, topka się teraz załadowała, dobra, czyli troszkę więcej czasu potrzeba, aby się gierka załadowała. Tu jest level, plus 5 speeda, plus 100 speeda na 500 levelu. A jak się wbija level? Wiem, że tu jest level 0. I collect block i chodzę i klikam, ej, podnoszę bloki, okej. I zdobywam dzięki temu level. A tu jest taki duży blok. O, on więcej czasu zajmuje. A shop? A, shop to jest 100, okej. Tu się pewnie sprzedaje, tak się domyślam. Tak, 37,5 końca. Tu jest ekwipunek petów, tu se podnieśmy tego dużego kloca i mamy pierwszy level. Przecież nie ma takiego paska do wbijania levela z procentami albo z ilością punktów, tylko mam tak jakby teraz 1,35 levela, ale nie mogę się doczekać, aż wbiję drugi level i będę miał więcej speeda. Czy faktycznie będę miał więcej tego speeda o 5? To niby nie jest dużo. Chyba tak, chyba moja postać przyspieszyła. Dobra, weźmy sobie teraz, sprzedajmy to. W ogóle co to jest? 75 w rankingu, ale w czym? Otwórzmy sobie to jajko za 100. Exclusive Vanbooks, ok. Plus pół, czyli chyba plus pół klocka dostaję i mogę 3 pety założyć. Tutaj są ludzie w topce i... Tu jest top 100 po prostu? A, bo to jest w levelu topka. Ok, tu jest top 69. Troszkę zabrakło chłopakom. A tu pet kosztuje 50, a tu 250. To chyba źle zrobiłem, że kupiłem tutaj peta. I tak, dostaję plus 1 klocka na sekundę, czyli na kliknięcie, a dostawałem plus pół. Dobra, sprzedajmy i kupmy sobie 2 pety. Już trzeci level mam, a potrzebuję 6, żeby mieć jeszcze więcej speeda. Tylko pytanie, czy to jest, że na drugim levelu dostaję plus 5 i na 6 dodatkowe plus 8, czy tylko plus 3 i mam łącznie plus 8, bo to jest dobre pytanie. Ale otwórzmy sobie tu 2 pety, zobaczymy, czy będą lepsze, czy takie same, czy gorsze. Cut i dawajcie królika. Dok, jeszcze gorzej. Dobra, pety są gorsze, to mogłem tam otwierać. W ogóle mam czapkę. Skąd ja tą czapkę dostałem? Teraz zauważyłem. 10 level do teleportu. Dobra widzowie, no to ja wbijam level. Dobra widzowie, 10 level wbity. Mam 3 epickie golemy, zadają mi plus 1. I teleportujemy się dalej. I jesteśmy na lawowej krainie. I dostaję więcej levela. To jest fajne. Szkoda, że po prostu jak mamy pety, to nie zwiększa to też levela zdobywanego, bo to by było spoko. Teraz gdzie ja muszę iść? Tutaj 40 level aż muszę wbić. Dobra, to troszkę jest wymagające. Tylko tutaj dużych klocków nie widzę. A tutaj? 10, a to chyba powrót jest na spawna. Powrót na spawna mógł kosztować 0 level. 550, nawet mnie nie stać na jedno jajo, ale zaraz będzie mnie stać. Kupujemy. I uwaga. Rzadki Volcano Dog. Czy te dwa się czymś różnią? Plus półtorej.
Spoko. Dobra, widzowie, to ja wbijam 40 level i lecimy zwiedzać dalej. I zbieramy ostatni klocek. 40 level wbity, sprzedajemy 6200 kasy. Teleportujemy się dalej i mamy zimową krainę, jest razy 2 sel, a XP jest 0,5, a teraz potrzebuje setny level, co jest? I tu mamy jakąś giga arenę, te pety, zaraz wam to jeszcze raz pokażę, co się z petami stało. Tu dostaję plus ile? Też 0,5, dobra, to nic specjalnego nie ma. Ej, czemu tu te duże bloki się na hita zbiera? 45, 0,9 dostaję za te duże bloki, one też na hita idą. Dobra, to zbieramy te duże bloczki i już wychodzimy, bo chcę lepsze pety, to po pierwsze, a po drugie chcę wam pokazać, co się z tamtymi stało. Nie wiem, czemu tak jest. Dziwne to, ale patrzcie na to. Oddajcie moje kamery, ale troszkę podejdę, może się jakoś przechyli. O, jest tam pet do góry i one jak wchodzę, to idą do góry. Nie wiem czemu. Sprzedajmy tutaj wszystko. I jajo jest... Aha, to jest chyba jajo. Tak, to jest jajo. Dobra, kupmy sobie 3. Epicki Winter Dragon, nie wiem, który to jest. Ładny mnożnik mają, plus 3,5, plus 3, plus 3. Szkoda, że nie można tych petów ulepszyć. Tego mi brakuje właśnie, ulepszania petów. A to co za lucky block tajemniczy? FC Barcelona. Ale dobra, widzowie, jeszcze dobijemy ten set level i zobaczymy, co tam jest na tej kolejnej i chyba ostatniej krainie, bo chyba teraz będzie desert. To widzimy się za paręnaście minut. Ostatni klocek podnoszony, set level jest... Wchodzimy do armaty i to jest chyba nie, jeszcze 225, ja myślę, że to koniec będzie, ale coś tu ciekawego jest, jakiś taki kraken, fajne te macki są, ile to da levela, ile to da wszystkiego, 0,9 tylko, a każdy ile daje, 0,6, czyli minimalnie się zwiększa exp zdobywany, a dużo, dużo więcej zwiększa się level potrzebny następnej krainy. No 125 level nie będę wbijał, otwórzmy sobie tylko te jajka tutaj. Może coś fajnego trafię. Beach Cat i Beach Dog. Dawajcie tą rybę. Otwieramy tą rybę. No nie, no niestety. Ja to mam pecha. Załóżmy najlepsze. Jest przycisk do best petów. Daj, ten Winter Dragon jest lepszy niż te koty, ale nie, no nie wierzę w to. Dobra, wróćmy się na spawna, bo coś mi nie pasuje to, że ja mam dalej armato, halo, a tu z tej strony. Tak mało speeda mam na setnym levelu. Setny level plus 50 speeda. Nie no, czekajcie widzowie, ja robię reset i zobaczymy, czy mi ten speed się zwiększy. Po resecie odzyskałem skina. Nie mam już kapelusza, ale speeda dalej mam takiego średniego. Dziwne to trochę. No ale dobra widzowie, teraz na ekranie macie ocenę grafika, zobaczymy, jak mu się gierka spodobała. A ja od siebie dodam, żeby można było dać coś za monety, jakieś upgrade albo coś. Troszkę zmienić ten pasek levela, żeby faktycznie to nie było, że mamy 102,56 levela. Karetka w tle. Żeby był level i pod tym by był pasek, to by było spoko. By można było zrobić plecak, który można powiększać za pomocą monet, taki sklep z plecakami, że na początku mamy, nie wiem, na przykład 100 slotów na klocki, albo tam 50, 20, 10 i musimy, nie wiem, zebrać 100 monet, kupujemy sobie lepszy plecak i przy okazji kupujemy sobie pety. I pety też mogą zwiększać minimalnie expa. Na przykład jak taki pet daje mi plus 3 do klocka, plus 3, plus 3, plus 3,5 to jest 9,5. To na przykład mogą dawać plus 009,5 expa, bo teraz dostaję 0,01, no tak, to 009,5 albo po prostu 009, żeby to się zaokrąglało. To by było spoko, bo można było troszkę pomóc temu levelowaniu, bo jak potrzebuję teraz 225 level, to mi się nie chce naprawdę. Po 00 tam chyba 6. To mi się nie chce tego farmić, ale po 0,015 już bym mógł farmić. Do topki nie mam żadnych zarzutów, fajnie wygląda, fajnie działa. Peciki też tutaj fajnie, tylko nie ogarniam, co to za jajko tutaj jest i czemu speed się nie zwiększa, to nie wiem. Nie wiem, czy ja naprawdę taki wolny jestem, czy coś mi się tylko wydaje. Tam jest za VIP-a jajko. O, i teraz najważniejszy test. Dobrze, teraz przypomniało mi się o tym VIP-ie. Dobra, ale jest chyba zabezpieczone. Chyba tak. Dobra, nie mogę przejść nigdzie, to chyba jest zabezpieczone. I zastanawia mnie, dlaczego te pety wchodzą na dach budynku, jak ja wchodzę do jakiegoś budynku. O, właśnie. On już pierwszy tutaj jest. No to widzowie, widzu, jeszcze wiesz, że musisz tutaj zabezpieczyć. Ja zaraz znajdę drogę do tej VIP areny. Już coraz bliżej jestem. Nie, chyba nie wejdę. Nie, nie, tu jest taka wielka, niewidzialna ściana. No, nie ma szans. Dobrze się zabezpieczył. Chyba, że jeszcze z tej strony...
gdzie ja już wchodzę. Nie, to jest normalnie ten. A, to jest normalnie takie wejście, to chyba przemyślane to zostało, chociaż. No dobra, jest zabezpieczone. Także to na tyle z moich pomysłów. Kierka ode mnie dostanie punkt, ponieważ ma fajną, ciekawą mechanikę. Dawno się nie spotkałem z czymś takim, że klocki zbierasz. By można było dodać więcej dekoracji i że, nie wiem, każdy rodzaj klocków daje inną ilość tych klocków do ekwipunku, ale jest też im więcej, tym rzadszy jest. To by można było tak zrobić. W ogóle te same klocki się rozpią w tym samym miejscu? Czekajcie, zobaczymy. Czarny. Tu były chyba jakieś... Ja już zapomniałem, co tu się respiło przed chwilą. Nie, chyba losowe się respią. Czekajcie. Niebieski, różowy. Czy pojawią się tutaj takie same? Niebieski, różowy. Dobra, pojawią się takie same. Czyli tu nie ma elementu losowości, tylko to znika, jak zbierzesz i pojawia się to samo po jakimś czasie. No ale dobra. To na tyle z moich pomysłów. Zobaczymy, co tam widzowie dodadzą w przyszłości w update'ach. Ja wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na info, jak podesłać do mnie swoją gierkę. Pa, pa. Aby wysłać swoją giereczkę do mnie, musicie napisać do mnie na Discordzie na inapek hashtag 5340, to jest mój nick. Wchodzicie na serwer Discord podany w opisie, znajdujecie mnie, piszecie do mnie i podsyłacie swoją giereczkę. Oraz fajnie by było, abyście w wiadomości, w której wysyłacie do mnie giereczkę, napisali, co to za tryb jest, troszkę opisali giereczkę, bo to bardzo by ułatwiłoby mi każdy wstęp do odcinka, abym coś powiedział o tej giereczce już na samym początku. Ważna uwaga jest to, że nie każda giereczka będzie mogła wystąpić w tym odcinku, ponieważ ja sobie sprawdzam te giereczki i jak jest jakaś taka gierka, można powiedzieć, mało family friendly, czyli tam gdzie się znajdzie coś brutalnego, jakiś wulgaryzm albo coś, to takie giereczki pomijam i nie podkazuję ich, no bo sami wiecie z jakiego powodu. Do tej pory zdarzyła się tylko jedna taka giereczka, więc myślę, że już więcej się nie zdarzy. Dzięki za oglądanie, pa pa.